Kończymy dzisiaj Raptora. Dzisiaj będziemy oklejać okleinką. I teraz pytanie, czy ja sobie sam poradzę z tą okleiną, czy będę potrzebował tutaj Kubę, czy Oskara. Nie wiem, może Klaudia mi pomoże. Nawet tutaj na subramy mam też. Już nie możesz jej złamać. No już nie mogę jej złamać tej subramy, bo już jest, patrzę, jaka gruba okleina. A i ten Maciuś. Wszędzie... Kotel, wszędzie włosy Maciusia. No coraz lepiej to zaczyna wyglądać. To jest Jarek za wysokie, to zachodzi tu na rant. A jak to miałem? O, słuchajcie, no właśnie dogrywam końcówkę tego, nie, jeszcze mamy gdzieś na 3 godziny robota, ale szybko pójdzie, zaraz słuchajcie, wrak przyjeżdża. Tylnonapędowiec przyjeżdża zaraz. Oskar, będziesz upalał ze mną? No zaraz, zrobimy okrąg, właśnie, musimy się zabrać. Zrobić linię startową i wreszcie te czasówki. Nie, czasówki. Nie go zepsuć zaraz, tylko zrobić czasówki. Nie, no nie będziemy psuć. Trzeba Ogra czasówki. Zaprosić, Daniela. Ta. Będziemy robić wszystkich. Tomka. Wszystkich zapraszamy, nawet wśród was widzów też. No, tylko wachę niech swoją wezmę. No, wachę bierzcie. Piątkę wachy, to sobie zrobimy okrążenie. Każdy piątkę wachy i okrążenie, bo ten nas to będzie dużo palił, nie? Jak to ci idzie, Oskaro? No i stąd, tak? No widzisz, pasuje? Jemy, aż kurde, będzie żali w ogóle na zbiórownię jakąś pojechać, ty. Ja go tam zostawię w tym brudzku. Nie, teraz musisz nim do góry wjechać do biura i po prostu będzie stał. Nie. Artefakt. Artefakt, nie? Zobacz, to w to przechodzi, nie? Wszystko, patrzcie, wszystko się schodzi, naprawdę, oklejnika mega. Dobra, teraz prawa strona, ja ci ten taboret przeniosę. O, bo widzicie, bo ja tu Oskarowi muszę te krzesło przenosić. Proszę. Ale tu coś trzeba posprzątać. Ale co posprzątać? Co, zobacz na tej ramie coś. Aha, dobra, już, tak, już lecimy. Szmatka jest, płyn jest. Odpuszczę ci wszystko. Co chyba najbardziej zadowolony z tej naklejki jestem? Z tyłu? Tak, ale w sensie nie, że mi się podoba, tylko że bardzo ładnie się udało przykleić. No. Tak mi się wydaje, że tak fajnie. Co do milimetra. Ty, to może jeszcze na te słupki ja mam okleina. Ona, ja będę miał na całą ramę tą okleinę. Tak mi się wydaje, to może ja już powinienem szukać, a ty jak znalazłeś, to znalazłeś ze słupkami? Ten wzór? Nie. Proszę. Niech wyskoczy. Dobrze, to ja szukam dalej. Ty, to może faktycznie tu na słupki są te okleiny. Czekaj, bo już Radek może przyjechał. Słyszę, że coś wali, coś szumi. Nie, jeszcze nie mam. Nie, no nie, ale ładnie teraz to wygląda. Słupki. Gdzie to słupki? Słupki to powinny być otwory na dziury. Patrzcie to. Ty! To jest na całość, ty. Ty już możesz jechać dalej. Wiesz co, ty jesteś mistrz zakupów, nie? No. Non stop coś kupujesz i ty nie wiesz, co kupujesz. No. Potem zdziwiony. Mistrz zakupów. Ty, no to idzie tu, bez kitu. No super, to zaraz ci wykleję. To znajdź tu, to od razu z tej strony zrobię wszystko. Dobra. Taka łamigłówka, nie? Mam. No zobacz. Gdzie ta ściera? Gdzie tą ścierę dałem tu? To kurde, może na pedał tego, dźwigni biegów będzie. Pedałów my nie tnę. Pedałów nie. Także Oskar, no dzięki, że mi pomogłeś. Naprawdę, bez Oskara by to się nie udało. Pomogłem. No, zrobiłeś. Nie, naprawdę, mega.
To teraz możemy do usług warsztatowych, lusterka na czuja i oklejanko. Na oko. Oklejanko na oko. Patrzcie, tutaj widzicie, już mam taką pełną wersję. To jeszcze trzeba, jeszcze będzie ją dogrzać, żeby tutaj te parę baboli się nam wyszło, ale to tam w porównaniu do tego mojego oklejonego, to jest mistrzostwo świata, słuchajcie. W ogóle no Raptor jest, no teraz no, no sami zobaczcie zresztą, jeszcze jak tylko ten przód przyjdzie nowy, to już w ogóle. Słuchajcie, tutaj to nie malowałem, taśmą zrobiłem, tak jak kable, tą matową, parcianą. Na sztukę. Z tyłu też. Jutro będzie kończona okleina cała, to w całości wam pokażę. A na dzisiaj to kończymy, no. Jeszcze i tak tutaj kupa roboty. No słuchajcie, no misterna robota. Okleina jest bardzo dobra, bardzo gruba. Najgorsze, że nie ma instrukcji, nie? W sensie nie ma instrukcji. Nie ma tego rozmieszczenia, bo takich elemencików, nie? To przecież to zobaczcie, ile tego jeszcze leży. I weź się skumaj, gdzie to jest, dużo, nie? Dużo mamy. Nie możemy skumać. Jarek, musisz mi pomóc. Odegnij ten plastik, bo on musi pozostać. Już odginam. To będziecie świadkiem, co tutaj Oskar swoimi palcami robi. Bo oczywiście na rakle 17 zł przyszczędziłeś. Tak. Dobra, możesz puścić. O. Super, to się rozprowadza. Że polecam wam okleinę z Rivala. Druga moja już kupiona. Moja też. I tu można już wreszcie pochwalić, bo coś by się nie zgadzała okleina i chłopacy poprawili, wysłali i w tym tygodniu może przyjdzie, nie? No, bo coś nie olali tematu. Nie olali tematu. Gdzie jest susza? Ogram wam jutro go w celu. Nie z Rivala, tylko z Remixa. Z Remixa. Remix Graphics. No ale to jest Rival i dalej. Tak? To jest skrót, no. Mamy suszarkę. To słuchajcie, no to do jutra. Jutro następny odcinek, już wam go ogram całego. Na Insta wstawię zdjęcia. Nie wypadają na targi. Gdzie? Na Wrocław. Wbijajcie na Wrocław, na targi. 9-10 kwietnia, przyszły weekend. Ten weekend to już jest. No, sobota, niedziela, będziemy na targach wszyscy. No i wielu innych. Teraz 9-10 kwiecień to będzie najlepsze stanowisko. Będziemy mieli dla was plakaty, kalendarze, wlepy. Nie wiem, no bardzo dużo tego wszystkiego. No pół palety tego wszystkiego bierzemy ze sobą. Wbijajcie, każdy wyjdzie z pełnymi rękoma. Oskar, będziesz? Ja? No. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiadomo. Ale może, no zobaczymy. Ale projekt będzie prawdopodobnie. Słuchajcie, Kuba będzie na pewno, 100%. Chyba, że zachoruje, ale wątpię. Teraz już musi być zdrowy. 3 tygodnie chory, no to patrzcie. Tu już końcówkę wam pokazuję. Jutro dogram wam już całość. Ciekawe, czy tam na ramę jeszcze nie będzie jedno. Tak się zastanawiam. No, mi się też wydaje, że jeszcze... A to ta śrubka, jest to kółeczko jedno, nie? Poniżej. Tu coś jeszcze chyba powinno być, ale zobaczymy. To musimy poszukać dopiero. Patrz, a to? Ale nie, bo to nie jest równe. Nie jest symetryczne. Dobra, resztę na jutro zostawimy. Co tu wlepił z przodu, ty kółeczko? Aha, no widzicie? Tutaj takie sobie kółeczko wlepiłem. Fajne, nie? Znaczek Yamaha musisz nowy kupić. No. No i tu kółeczko, patrz, to jest ode mnie. Żeby to było widać, ostry zawodnik leci. Dobra, choć jeszcze ten tył dotniemy, poprawimy. Nie, to ja już tutaj wkleiłem, ja to jeszcze nagrzeję, jeszcze to wkleję. A, no to dobrze, ale możesz pokazać, nie? Pokaż, bo ja chyba, że jakiś niekumaty jestem. No do narożnika doszło, no niżej nie może zejść, no bo tu wtedy linia spadnie, nie? No. No i tu za długie jest, nie?
Jeszcze możesz pokazać, żeby ludzie byli świadomi, czego my nie byliśmy. Tu jest taka sama, tylko większa tabliczka i tu jest zapadnięte, nie? Gdzie trzeba to porządnie wygrzać i podociskać, no kupa roboty, nie? No, zrobimy. Takie mam pamięty, tylko lekkie. Dobra, to chowam, trochę posprzątam. Przekozak. To dzięki, Oskar, że okleiłeś mi. A jeszcze tu, jak przyjdzie teraz, nie, ten twój plastik nowy, tu pójdzie całe i to się złączy, to po prostu... Petarda. Już jest petarda z góry, jak się patrzy, nie? A, no. A to dopiero będzie, nie? No. Jak ktoś się zastanawia, to bierzcie ten hologram, nie? Tak. Brokat hologramowy. To jest brokat hologramowy. Poczekaj, zapalę może tą latarkę. Może będzie widać. Widać, nie? Wiesz co, nie wiem co. Ale jak na dwór go wystawimy, jak będzie czyściutki. No jest, no ale widać, słońce, widać. Słońce to się tak będzie mienić. No, no. Trochę kurzu dostanie wody. No, petarda, blego psa. Przymierzymy jeszcze wam, jak przyjdzie na te nowe plastiki. Jak to będzie wyglądało w całości? Petarda, jak to się zejdzie, co? Tu, o. I to, patrz, to się będzie schodziło to z tym, tak. Z bakiem, ze wszystkim, nie? No. I tu z tym, nie, super. No. Tylko trochę duże to logo Yamahy. To logo Yamahy nie jest jakieś super i takie, nie? No, niech będzie im. Niech będzie wiadomo, że to Yamaha. Tak jest. Co o, jak jeszcze nowe, spadamy, no, jak jeszcze nowe opony by leciały, to już w ogóle, nie, by było. Razem kupimy, może kto jakiś sklep promkę nam da, bo pewnie o, sa, ty dojedziesz równo ze mną pewnie, więc będziemy kupować, nie, bo w przodu ja mam nowe, a z tyłu pewnie jakiś koniec sezonu pewnie, nie? No, bo moje to już przyłysowe są. No moje to samo, nie, ale to jest racja, napompowane za mocno, środkiem zużyte, a bokami nie, nie? No, no. To co? Lecimy, jeszcze raz, gdzie nas? I do jutra, jutro pokażemy z całości, nie? Wszystko. No, no bez tych elementów, no bo na plastiki czekamy, nie? Ale tyle co możemy, to będzie, nie? Tak jest. See you, nara!